System BaseLinker umożliwia nie tylko wystawianie dokumentów handlowych, ale również ich edycję. W podanym zamówieniu mamy informację o wystawionej fakturze. Przejdźmy na kartę zamówienia. Możemy taki dokument edytować. Przejdźmy do edycji. W trakcie edycji możemy stworzyć jego duplikat. Wykonujemy to w tym oto miejscu. Został wygenerowany dokument PDF z informacją w prawym górnym rogu, z którego dnia jest duplikat. Możemy wystawić korektę z tej perspektywy, usunąć dokument czy powrócić do listy. W trakcie edycji możemy dodać nową pozycję na fakturze. Określamy podstawowe wartości, czyli nazwa, numer EAN, numer SKU, ilość oraz cena brutto wraz ze stawką VAT. Sekcja niżej umożliwia zmianę danych nabywcy. Możemy każde pole edytować, sprawdzić jego poprawność. Takie zmiany potwierdzamy to zapisem. Jest też możliwość przekopiowania aktualnych danych z zamówienia do danych nabywcy. Poniżej strony mamy sekcję pozostałe dane. Możemy w tym miejscu zmienić serię numeracji naszego dokumentu, wybrać konkretny numer. Od tego numeru będą generowane wszystkie następne dokumenty. Poniżej mamy możliwość wyboru miesiąca, roku, data utworzenia, data sprzedaży, termin płatności, sposób płatności czy też waluta. Wybierzmy termin płatności. Mamy możliwość określenia przewalutowania, określenie miasto, osoba wystawiająca, zmianę nazwy nas jako sprzedawcy czy dodatkowe informacje. Zapiszmy to. Sprawdźmy edytowaną fakturę. Jak widać, zmieniona została jej numeracja oraz termin płatności. Kolejną operacją, jaką możemy wykonać, jest wystawienie korekty do zamówienia z poziomu listy. Przechodzimy do korekta, wybieramy serię numeracji. Mamy również możliwość wystawienia korekty z poziomu edycji faktury. Klikamy wystaw korektę, jeszcze raz jest seria numeracji, potwierdzamy. W pierwszej kolejności ustalamy powód wystawiania. Kolejnym krokiem wystawiania faktury korekty jest doprecyzowanie wszystkich poniższych danych. Musimy określić, czy zmiana pozycji jest, czy zmiana danych. Wybieramy serię numeracji. Podobnie jak z fakturą możemy określić numer takiej korekty, od której każda następna będzie numerowana, sposób płatności wystawiający, czy dodatkowy tekst wyświetlony na dole faktury. Zapisujemy. Analogicznie jak do faktury, możemy wystawić duplikat faktury korygującej. Przejdźmy do listy. Na liście korekt mamy informację, do jakiego zamówienia została utworzona korekta. Również taka informacja jest na naszym dokumencie PDF. W tym miejscu mamy informację o fakturze. I sytuacja jest taka sama. Na liście faktur mamy informację o wystawionej korekcie. Podobnie jak z wystawionymi fakturami, jest tak samo z utworzonym paragonem. Możemy go również edytować. Przejdźmy do przefiltrowania listy zamówień. Wybierzmy paragon utworzony. Ustawiamy filtr. Jak widać, paragon w tym zamówieniu jest wystawiony. Przejdźmy na kartę produktu. W tym samym miejscu mamy możliwość otworzenia paragonu, czy też jego edycji. Przejdźmy do edycji. Jesteśmy w trakcie edycji tego paragonu. Możemy również przejść do jego edycji z poziomu listy paragonów. Wystarczy, że wejdziemy na listę paragony i klikniemy ołówek. Mamy poniżej pozostałe dane, które możemy zmienić, czyli na przykład numer.
Możemy wpisać NIP nabywcy, zapisać taki paragon. Powróćmy do listy. W tym miejscu możemy podejrzeć nasz wygenerowany paragon w systemie BaseLinker. Z poziomu listy paragonów możemy zaznaczyć paragon i usunąć zaznaczone pozycje. Potwierdzamy. Paragon został wygaszony. Możemy go usunąć całkowicie z systemu poprzez ponowne kliknięcie na krzyżyk. Usuwamy. Całkowite usunięcie możemy wykonać tylko pojedynczo ze względu na bezpieczeństwo. W przypadku korekty możemy wykonać tak samo. Wyszarzone pole jeszcze raz usuwamy jako rekord. Dokument został usunięty. Analogicznie możemy usunąć również fakturę. Usuwamy. Możemy usunąć całkowicie rekord. Mamy informację, że nie ma żadnych faktur wystawionych na naszym koncie. Jeżeli chodzi o dokument proforma, jest on dynamicznie aktualizowany danymi z zamówienia, stąd nie ma możliwości jego edycji. Sprawdźmy zatem, jak ulega zmiana na dokumencie. Przejdźmy do zamówienia. Edytujmy imię i nazwisko. Wpiszmy Jan Kowalski. Zapisujemy zmianę. Przekopiujmy to do danych, do faktury. Wróćmy do faktur proforma. Jak widać, nabywca uległ zmianie. Jest zaktualizowana informacja, że jest to Jan Kowalski. Proformę usuwamy w taki sam sposób jak inne dokumenty handlowe. Dwukrotne usunięcie całkowicie usuwa informację o fakturze.